Witam serdecznie fanów Blendera. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak w Blenderze wygenerować mapę środowiska dowolnej sceny 3D, a potem taką mapę środowiska wykorzystać jako globalne oświetlenie nowego projektu 3D tworzonego w Blenderze. Zapraszam do oglądania dalszej części filmu po krótkim intro. Scenę będę renderował przy użyciu silnika Cycles. Mam na scenie ulokowane już konieczne obiekty, a więc podłoże i trzy plane'y, które stanowią źródło światła, bowiem do każdego z nich został przypisany materiał emisyjny. Teraz, żeby wyrenderować całą scenę, będę potrzebował kamery. Przenoszę się do widoku od przodu, jeden na klawiaturze numerycznej i dodam kamerę. Kamera ulokuje się względem środka układu współrzędnych. Tak jest usytuowana względem sceny. Teraz zajmę się kamerą i zmienię jej typ. Zamienię perspektywę na panoramę. A w trybie panoramicznym wybiorę kolejny typ. Projekcja cylindryczna. Teraz, gdy włączę 0 na klawiaturze numerycznej i przeniosę się do widoku z kamery, mogę wyrenderować scenę. Scena tak wygląda. Jak widzicie, pracuję z eksperymentalną wersją Blendera i tutaj korzystam z automatycznego odszumiania sceny. Kamera ma takie kąty widzenia i obejmuje całą mapę środowiska utworzonego w Blenderze. Teraz taką mapę środowiska zapiszę do pliku. A więc przejdę do zakładki Zapis. Tutaj sobie zmienię proporcje 2048 na 1024. Format zapisu HDR. Generuję plik tekstury. Do mojego projektu wystarczy tekstura o rozmiarze 2048 na 1024 piksele. Jak widzicie, obrazek jest odszumiany. Gotowy plik zapisuję. Studio Color. Aktualnie zamknę ten projekt i otworzę nowy projekt Blendera. Otworzyłem nowy projekt z profilem znany Wam z poprzedniego mojego poradnika. Teraz wyrenderuję scenę. Scena oświetlona jest szarym, nieciekawym światłem. Spróbuję oświetlenie sceny skorygować. Wchodzę do zakładki Świat i kolor
taki szary, zamienię na teksturę cylindryczną. Plik z teksturą. No i już scena jest oświetlona teksturą, którą sobie wcześniej stworzyłem. Scena jest ciemna, a więc ją rozjaśnię. 5. I jak widzimy, warto by było sobie skorygować ustawienia tekstury w przestrzeni i dokonać obrotu tekstury względem osi Z. Jak to zrobić? Wchodzę do panelu Cieniowanie. Wybieram widok z kamery, render. Szukam zakładki świat. Mam tablicę nodów i dodaję dwie nowe tablice. Pierwsza tablica będzie odpowiadała za generowanie koordynatów tekstury i druga tablica wektorowa za mapowanie tekstury. Ustanawiam węzły. Nic się nie zmieniło, ale teraz już mogę dokonać obrotu o minus 90 stopni względem osi Z. Tekstura została obrócona, jest ustawiona prawidłowo. A teraz główne okno i spróbuję wyrenderować obrazek. Już teraz możecie zaobserwować, że tekstury z mapami środowiska dają nam globalne, miękkie światło. To światło może być kolorowe w zależności od tego, jaką teksturę czy jaką mapę środowiska stworzymy sobie w blenderze. Widzimy bardzo miękki światłocień na obiekcie. I właśnie to jest dużym plusem takiego sposobu renderowania scen 3D. Dziękuję za uwagę.